Cześć wszystkim, znowu Panu 7, dalszy ciąg Nox. Dobra, jakoś coś się tu przetrafiło, że wszystkie beczki nagle pękły, nie wiem. Okej, dobra, coś tu słyszałem, że coś tu się tam, te beczki pękały tak samo istnieje. Słyszałem, że tutaj jakieś ukryte przejście. Mianowicie tutaj jakieś drzwi się... Słyszeliście to? Ta. Zdecydowanie coś tam się otwiera, ale nie wiem gdzie, co. To. Ta, myślałem, że to jakieś magiczne przejście czy coś w ten sposób. Dobra, niech o to, żeby pójść odwiedzić naszego kolegę. Gdzie on siedzi? Nie wiem. O! To co? W sumie nic ciekawego. Dobra. Gdzie on jest? Gdzie on jest? A, tutaj. A, nie ma nic co do powiedzenia. Dobra, nieważne. Pewnie nieźle sobie już uszkodziłem ręki. No nie, 90 na 120, więc myślę, że jeszcze przeżyję. Dobra, no to bez zbędnego gadania idźmy do wieży magów. Już chyba zwiedziliśmy całe miasto. Dobra. Tak. Studnia, która leczy. Okej, a coś tu może wokół jest. Okej, skrzynia. Fajnie. O, jakaś para kochanków. Nazwijmy to tak. Okej. Dobra, to jest też czasami przejście w inne sekretne miejsca. Ale to chyba w innych rozdziałach się ma pojawia, dobra. Bez pewnego gadania, idźmy do magów. Witaj, panie. So, you're Horvath's new apprentice. Impressive. Master Horvath's chamber is down the hall to your right, first door past the elevator. I've unlocked the south doors for you. Welcome to the guild. Okej, spoko. Nie zwiedzimy dużo tej gildii. Ta cała wieża jest całkiem spora. I w sumie... to dosyć zabawne. Bo Wizard jako jedyna z klas nie zwiedza tej wieży w żadnym z rozdziałów. A znaczy nie tak dobrze. I Conjurer, i Warrior w innych swoich rozdziałach bardzo dogłębnie zwiedzają tą wieżę. To jest powiedzmy cały rozdział na to. A Wizard nie. Ale zobaczycie jeszcze kiedy. Później. Hello, apprentice. Could you hit that red button on the wall when I give you the signal? I would really appreciate the help. Just let me get into position first. Okej. Okay. Jest żaba. Okay, now. Proszę bardzo. Wyglądało trochę boleśnie. Okej. Okej, no to do dzieła. Well, this is certainly a problem, isn't it? Zdecydowanie. Uh-oh. Don't tell Horvath about this. I'll try to sort it out. Powodzenia. Przydać się, żeby ci nie ułatwiać zadania. Na razie. Ta. Bo gdzieś z kimś można zagadać o tym, że Louis zaczął się dziwnie zachowywać. Nie wiem, czy z tym panem przy wyjściu. Nie, ale jest nic powiedzieć. Dobra, nieważne. Okej, to jest jakiś kolejny czarodziej. Welcome to the Tower Gift Shop and Trinkets. Can I help you? Też nie ma nic ciekawego. Dobra, pogadajmy z Horvathem. Ale najpierw obrabujmy go.
Chociaż nie ma z czego. Dobra, Harvard. You're here. Good. Your first task as my new apprentice is very important. Something strange is transpiring in Nox. Wildlife incursions in the settled areas is on a steady rise. My attempts to scry out the cause have been fruitless. A mysterious force clouds my view. You may help me change that. There is an underground section of the library where our archives are kept. Before this tower was built, it served as our main repository of tomes and related articles. It contains numerous secret bookcases and a few traps, which were originally designed to keep out uninvited visitors. Okay. Most of this forgotten section of the library has not been used in many years. The antiquated records indicate this section contains two items which might be crucial to my investigation. The first is the Amulet of Clarity. The second is the Book of Oblivion. If you can retrieve these objects for me quickly, I hope they will help furnish the answers I seek. Okej, no to do dzieła. Dobra. Szybki przedmiot znajdziemy tutaj. Czy są zamknięte? No możemy zadzwonić. Can I help you, son? Horvath asked you to fetch something for him, eh? Sure thing, son. Let me unlock the gates for you. One moment. Okay. Czy coś jakieś złoto? Nie masz. Szkoda. Dobra. Co to pisze? Ej. M. Boots. Memorial Library. Okej, okay, tu jest nasza książka. To chodźmy ją weźmy. Hey, you shouldn't be in here. Who are you? To tyle, jeżeli chodzi o nieproszonych gości. I am the servant of Hecuba, queen of the necromancers. I come for the Book of Oblivion. Surrender it now. Nigdy nie oddamy ci książki otchłani. Lads, escort this madman out of here. Ta. Pitiful wizards are no match for a necromancer. Necromanta? Hey! Hey! Thanks for the book, old man. Tell Horvath that my queen would like to meet him someday. Soon. Hey. Oh, how can this be? That evil one defeated both of my novices. There's no time to summon help. Quickly, you must stop him before the Book of Oblivion is lost. Dlaczego ty nie pójdziesz? Ty masz czerwone szaty. I w ogóle, czemu się tak tylko gapiłeś, jak on zabił kilku? Okej. Okay. Na pierwsze nasze duże ziemie w grze. Więc ruszajmy. Mam nadzieję, że tamten pan nie okaże się zbyt trudny w starciu. Wyglądał na całkiem kompetentnego gościa. Okej. Okay. O! Okej. Okay. Jakiś przycisk. A tu jest więcej pająków. Jakaś książka. Weźmy ją. Ta. Z tym może być problem. Dobra, zobaczmy co to za zaklęcie. Swap location. O, to już za nieprzewidywalnie dobry zbieg okoliczności, że akurat wtedy go znaleźliśmy, kiedy zostaliśmy. Ta. Uwięzieni. Tak to nazwę, dobra. Okej. Okay. To jeżeli chodzi. Zabijajmy jeszcze te pajączki. I nie wchodźmy tam, bo jak zabijemy wszystkie pajączki... ...byśmy mieć problem z wyjściem. Okej, okay, dobra, zostaliśmy otruci. Ale to nie problem. Trucizna przychodzi z czasem. Okej, okay, awansowaliśmy o poziom. Państwo wyglądają w tej grze bardzo ładnie. Świecieca w sumie nic mi nie szkodzi, żeby użyć antidotum. Tak. Dobra. Teraz jesteśmy dalej Apprentice Wizard. Mamy troszkę więcej życia, troszkę więcej many. O jeden więcej prędkości. Spoko. Poza zwiększaniem bazowych statystyk, poziomy w tej grze nie robią nic.
Nie mamy żadnych punktów do rozdania. I nic ten deseń. To jest bardziej gra akcji z elementami tylko RPG. Więc nie należy się dużo więcej spodziewać po niej. Dobra. Dobra. Schodzimy niżej. O, słyszycie ten śmiech słowieszczy. Okej, okay, Force Field. To jest kolejne nasze bardzo użyteczne zaklęcie. Sobie przeniosę go wyżej. Na pasek z buffami. Co robi? Przywołuje tarczę magii, która będzie zmniejszała otrzymywane obrażenia przez pewien czas. W sumie aż się wyczerpie. Ona tam pochłania ileś obrażeń, a potem się wyczerpuje. Force Field jest bardzo drogim zaklęciem. Więc zazwyczaj rzuca się go tylko, kiedy ma się jakiegoś źródło magii. Okej, okay, dobra. Słyszałem tu tego pana. Te pajączki. Nie wiem, czemu ci co? Te pajączki. Przecież nie są one zbyt silne. Dobra. Co my tutaj mamy? Urchin. Ta. Cej ukrytych przejść. Więcej złota. Fajnie. Dobra. Ja to powinienem uważać, że mogę otruć. Dobra. Wyczyszczony. Zobaczmy, co tutaj jest. Tak, lepiej. Na razie to błyskawice to takie jedyny sposób zadawania grupowych obrażeń. Ale całkiem skuteczny. Okej, mamy troszkę mało życia. Ciągnę manę. Tam. Te kamienie many na razie może mają całkiem sporo many, ale w późniejszej części gry zdecydowanie jeden czy dwa kamienie nie będą zaspokajać naszych potrzeb. Dobra. To jest jedna z takich prostych zagadek logicznych, często obecnych w grze. Okej, okay. Kolejne gadki. O nie, o nie. Tak. Te latające maszyny są bardzo denerwujące. Okej. Okay. Jakieś zaklęcie. Fireball! Jej! Tak. Dobra. Tu jesteśmy pełnoprawnym magiem. Mamy leczenie, mamy tarczę energii, mamy fireballa, mamy pioruny. W sumie czego więcej chcieć? Okej, okay. Właśnie, co to pisało? Entering high security area. Dobra? Nacisnąć te przyciski. Moglibyśmy zrobić to zaklęciami, ale nie musimy. Bez problemu przeskoczyć na nimi. Dobra. Jeszcze przycisk. Zobaczmy, co tu jeszcze mamy. O, Flimsy Wizard Rope of Wasp's Bane. Zobaczmy, co to robi. Dobra, zdecydowanie ma tyle samoobrony, ale ma umagicznienie poziom pierwszy ochrony przed trucizną. Okej, okay. Sobie nałożymy. Może się przydać w niedalekiej przyszłości. Okej. Okay. Dobra, zobaczmy, co tu mamy. Pająki. Dobra, złota. Hełm. No, teraz coś się już kompletnie stylowo prezentujemy. Co tutaj mamy? Więcej pająków.
Wiele poza tym. Dobra, zacznijmy teraz tutaj. Dobra, oj, tutaj jest przycisk. Oko. Okej, kolejny pajączek. O! Fajnie, złoto. Mamy złota. Prawie 1000. Spoko. Że coś się znajdzie fajnego do kupienia niedługo. Okej, to chyba będzie kolejny ten... ten latacz. Ta. Ta. Celowanie małymi obiektami w małe obiekty fireballem jest dosyć problematyczne. Tak, mamy swój. Okej. Teraz wiemy, że na świecie istnieją pająki. Jej. Dobra, co my tutaj mamy? Więcej pająków. To w sumie tyle, tak? O, jakiś Study Cloak. Okej, czyli lepsza kapota. Jesteśmy bardziej kolorowi. Okej, dobra. Na razie tego starczy. W następnym odcinku zwiedzamy dalszą część tej jaskini. No i cóż, gramy dalej w Noxa. Dziękuję wszystkim za uwagę. Na razie. Cześć.